Jesteście finaliści zespół Paris Saint-Germain. Szybko, proszę Państwa, składy. A więc rozpocznę od drużyny francuskiej, która nie ma szans na mistrzostwo kraju. Dla niej jest więc to mecz o wszystko. Zresztą w sumie prawie pożegnalne spotkanie Louis Fernandesa. Oto Paris Saint-Germain. W bramce doskonale znany reprezentant Francji Lama. Dalej z numerem drugim Leguen, z numerem trzecim Coleter, z czwórką Ngoti, z piątką Roche, z szóstką Djorkaeff, z siódemką Bravo, z ósemką Guerre, z dziewiątką Fournier, z dziesiątką reprezentant Brazylii, mistrz świata Raj i z jedenastką Loco. To ustawienie drużyny Paris Saint-Germain, trzech w obronie, przed nimi Ngoti, pochodzenia Senegalczyk, choć obywatel Francji, i za moment skład drużyny Rapidu Wiedeń. Konsel, ten, który uczestniczył już w finale Pucharu Zdobywców Pucharów przed 11 laty w Rotterdamie, kiedy Rapid przegrał z Evertonem. A dalej z dwójką Hajd, z trójką Gugi, z numerem czwartym Bułgar Iwanow, z numerem piątym Szetel, z szóstką Steger, z siódemką Stump, z ósemką Marasek, z dziewiątką Janker, Niemiec grający w drużynie Rapidu, z dziesiątką Kibauer i z jedenastką Hera. Wśród graczy rezerwowych nie ma naszego Macieja Śliwowskiego, który jest zawodnikiem tego klubu, to gracze rezerwowi, ale ostatnio nie mieści się do podstawowej 16. Na Państwa ekranach Luis Fernandez, mistrz Europy z roku 1984, a to już Ernst Dokupil, starszy o 13 lat, blisko 50-letni trener drużyny Rapidu Wiedeń. Po lewej mojej stronie, a to główny arbiter, też doświadczony, międzynarodowy, Pierluigi Pairetto, Włoch. Na liniach wespół z nim Donato Nicoletti i Tullio Manfredini. Sędzia, który jest szczęśliwym arbitrem dla Francuzów, prowadził ich mecz ostatnio w marcu tego roku, w meczu, kiedy to Francuzi wygrali z Niemcami, reprezentacja młodzieżowa, zapewniając sobie awans do turnieju olimpijskiego w Atlancie. Prowadził również pamiętne spotkanie w Bukareszcie pomiędzy Rumunią i Francją, kiedy Francuzi wygrali i przypieczętowali swój awans obok Rumunów do finałów Euro 96. Pamiętne spotkanie podczas finałów Mistrzostw Świata w 94 roku w Stanach Zjednoczonych. Rumunia grała wtedy, jak pamiętamy, z Argentyną, eliminując Argentynę. No i prowadził również polski mecz, kiedy to w Oslo w 93 roku przegraliśmy z Norwegią 0-1. Rozpoczęło się 36. finałowe spotkanie w Pucharze Zdobywców Pucharów pomiędzy Paris Saint-Germain, granatowo-czerwone stroje, i biało-zielonymi, czyli Rapidem Wiedeń. Mówi się, i potwierdzają to obaj trenerzy, że nie ma tutaj zdecydowanego faworyta. Prasa wprawdzie nieco preferuje i daje więcej szans w tych ocenach drużynie, która w tej chwili jest przy piłce. Ano, zobaczymy. W każdym razie obaj trenerzy zapewniali, że będzie to piękny piłkarski spektakl, tym bardziej, że mamy możliwość oglądania w akcji wielu skutecznych graczy, bo z jednej strony oglądamy Jankera, najskuteczniejszego w tej edycji Pucharu Zdobywców Pucharów, 6 bramek, ale przecież w drużynie francuskiej 4 bramki zdobyli Iloko, a także Djorkaeff, 3 Nuoma, który jest wśród graczy rezerwowych, natomiast Stump, sekundujący tutaj dzisiaj Jankerowi w ataku w drużynie Rapidu, również strzelił 3 bramki. Uważne pierwsze minuty. Francuzi, Bravo, ponownie on, zespół Rapidu, dziś gra bez Jovanovicia, który w spotkaniu z Dynamo Moskwa dostał czerwoną kartkę i nie mógł wystąpić w finale. Oto właśnie Janker, Niemiec, którego nie chciano we FC Köln, zagranie do Stegera, reprezentanta Austrii, który miewa świetne dni. Pamiętają kibice mecz Polska-Austria, w którym to strzelił nam 3 bramki. Mecz eliminacji Mistrzostw Europy, kiedy to Irlandii również strzelił 3 gole. Przyszedł niedawno z Tyrolu. Jeśli ma swój dzień, bywa bardzo groźny. Fournier w tym sezonie przyszedł do Paris Saint-Germain po odejściu Wei, Gignoli i Brazylijczyka Baldo. Le Guen, Djorkaeff, Bravo, Guerin, Ngoti. Jak na razie pierwsze strzały nawet nie zmuszają do interwencji bramkarzy. Michael Konsel, który za moment rozpocznie grę Rapidu, jest jedynym piłkarzem, który grał przed 11 laty, kiedy Rapid walczył z Evertonem w Rotterdamie w finale Pucharu Zdobywców Pucharu. Reprezentant Francji
On rozpocznie. Reprezentant Austrii, przepraszam, on rozpocznie grę. Konsel. Trifon Iwanow, uczestnik drużyny, która była rewelacją podczas ostatnich finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. I pierwszy faul bez kartki Pierluigi Pairetto, 44-letni sędzia. Podszedł do Stefana Maraska, wszystko w porządku, odrzutu wolnego rozpocznie Rapid. Ładne zachowanie Fournier, który faulował, podszedł, przeprosił Maraska. Iwanow. Le Guen. Brawo. Fournier. Guérin. Odrzutu z autu. Rapid 1. Specjalne zgrupowanie blisko hiszpańskiej granicy drużyny francuskiej przed tym meczem, po tych tragicznych 5 dniach porażce z outsiderem i zespołem, który jest zagrożony spadkiem w lidze francuskiej i remisie, strata nadziei i szans na mistrzostwo, które przypadnie raczej drużynie Auxerre. Duża krytyka dziennikarzy, obrażeni gracze Paris Saint-Germain stwierdzili, że to jest niesprawiedliwe. W ogóle podczas ostatniego zgrupowania nie chcieli rozmawiać z francuskimi dziennikarzami. No, wszystko po to, by się zmobilizować i wykorzystać tę nadarzającą się szansę, czyli zdobyć Puchar UEFA. Trzykrotnie grali w półfinałach europejskich pucharów. Pierwszy raz udało im się w historii awansować do finału. Wielu reprezentantów kilku krajów w jednym i w drugim zespole, w tym zespole Paris Saint-Germain, kilku, których oglądać będziemy podczas zbliżających się finałów Mistrzostw Europy. Brat Sokratesa, słynny raj, były piłkarz São Paulo, z którym to zdobywał Puchar Interkontynentalny, uczestnik drużyny, która wywalczyła w Stanach Zjednoczonych tytuł Mistrza Świata, Brazylijczyk, stanowiący o wartości Paris Saint-Germain, choć miewał też różne okresy, błyszczał, grywał, gdy przyszedł, miał kłopoty z aklimatyzacją, z odnalezieniem się w nowym otoczeniu, ale piłkarz to, jak wiemy, obdarzony olbrzymim talentem. Do tej pory strzelił już 2 bramki w drodze do dzisiejszego finału. Cały fragment gry. Brawo, ale chyba nie najlepiej rozegrali. Trifon Iwanow, on jest tą ostatnią ostoją przed Michaelem Konselem. Obok niego Szetl. Janker. Stroger. Dobra interwencja Le Guena. Austriacy, choć przywiązują olbrzymią wagę do tego występu finałowego, przyjęli, jak mówiłem, nieco inny sposób przygotowań. Otóż w sobotę Dietmar Kibauer, który gra w zespole z numerem 10, bo właśnie teraz próbował przyjąć piłkę, brał ślub, zaprosił więc wszystkich kolegów na wesele. Pytany o to wczoraj podczas konferencji po treningu, na którym byłem, Ernst Dokupil powiedział: no cóż, są wszyscy dobrze przygotowani, taki moment spalony, proszę się nie denerwować, kiedy jest rozluźnienie, a zespół po prostu wtedy jest z sobą razem, to również element przygotowań. Nieco inny, ale zobaczymy, może zaowocuje. Le Guen. Ngoti. W tym sezonie przyszedł do Paris Saint-Germain. Nie wiem, czy ten uraz Raja, który cały czas tutaj utyka
nie spowoduje, że opuści on boisko. Podniósł się jeden z graczy rezerwowych, konkretnie jest to Nwoma. Raj przy bocznej linii, Luis Fernandez poczeka na decyzję lekarza i tymczasem przez moment w dziesiątkę gracze francuscy. A to Ernst Dokupi. Były zawodnik Rapidu, który objął ten klub w lecie 1994 roku. Nie był graczem zbyt znanym, choć wystąpił w reprezentacji Austrii, grał w Zimmeringu, w Wackerze w Wiedniu, w Admirze, jak mówiłem, w Rapidzie. No ale potrafił odbudować świetność drużyny austriackiej, bo przecież przypomnijmy, w tym klubie swego czasu grały wielkie postacie austriackiego futbolu, Ernst Happel, a także Andreas Herzog, czy doskonale znany Austriak Krankl, no a także dobrze znany inny wielki piłkarz Prochaska. Tymczasem Paris Saint-Germain próbował Loco, który do tej pory strzelił 4 bramki, i poddenerwowany Luis Fernandez, przeżywający bardzo mecze swojej drużyny, trener konfliktowy, któremu podziękowano za współpracę, zaproponowano mu stanowisko dyrektora w klubie, no ale nie wiadomo, czy Luis Fernandez, który urodził się w Hiszpanii, biegle zresztą włada hiszpańskim, nie zdecyduje się na jedną z ofert pierwszej ligi hiszpańskiej, bo takie otrzyma. Raj cały czas poza boiskiem. O tych środkach bezpieczeństwa mówiłem w korespondencji w dzienniku, rzeczywiście nadzwyczajne. Nawet żartowano tutaj w telewizji belgijskiej, że w komisariatach jest jeden inspektor, a więc mają nadzieję Belgowie, że nic złego nie stanie się dziś w Brukseli i okolicach, bo ściągnięto tutaj nadzwyczajne posiłki, blisko 2000 policji na i wokół stadionu. Obawa o bezpieczeństwo po tej tragedii, która zdarzyła się 11 lat temu, a jednocześnie jest to również weryfikacja umiejętności organizacyjnych przed zbliżającymi się finałami Euro 2000, które mają być rozgrywane w Belgii i Holandii. Jedenasta minuta finałowego spotkania w Pucharze Zdobywców Pucharów pomiędzy biało-zielonymi Rapidem i grającymi w granatowo-czerwonych strojach graczami Paris Saint-Germain. 0-0, Raj powraca na boisko, a więc Nwoma na razie na nie nie wchodzi. W komplecie Paris Saint-Germain teraz przed szansą, gdyby dokładnie dograli piłkę do Jorka F. Jorka F przyszedł, gdy odeszli, o czym mówiłem, Wea, Signola i Baldo. Ma wiele propozycji z innych klubów, no ale prezydent Paris Saint-Germain chce go przekonać, oczywiście walorami finansowymi, by w tym klubie pozostał. Na razie dość ostrożnie i jedni, i drudzy, dość chaotycznie, a jednak Panamczyk De La Valdez wejdzie na boisko, jest przygotowany do wejścia, a więc ten powrót Raja był tylko chwilowy. Szkoda, duża to strata, myślę, że dla tego widowiska. Ciemnoskóry De La Valdez, 29-letni piłkarz, który przyszedł w tym sezonie z Cagliari, który zdobył jedną bramkę w drodze do finału w miejsce Raj. A więc nie Nwoma, a De La Valdez. Nie ma szczęścia Raj. Z urazem przyjechał na Mistrzostwa Świata. Nie prezentował też takiej formy, na jaką liczył Pereira. A teraz nie może grać dalej w finale Pucharu Zdobywców Pucharu. Steger, Marasek, ale na spalony.
Przewaga wzrostu zdecydowanie po stronie Rapidu Wiedeń. Atletycznie zbudowani gracze, wysocy, no a najwyższym na boisku jest Karsten Janker, pochodzący z byłej NRD. Kolejne ostre zagranie. I kolejna przerwa w grze. Na razie tempo dość wolne. Uważnie jedni i drudzy w obronie. Takie próbowanie sił aktualnej formy, w jakiej są oba zespoły. Christian Stumpf, jeden z dwójki napastników Rapidu poza boiskiem. Ngoti. Ponownie on. No, coś niefrasobliwie teraz obrońcy. Lama niezbyt kwapił się z wyjściem. Reprezentant Francji, który przez długi czas zachowywał czyste konto jako bramkarz narodowej reprezentacji i wreszcie odczarował tę bramkę w pamiętnym meczu w sierpniu zeszłego roku Andrzej Justowiak. Wrócił już na boisko Stumpf. Gubki. Stegel. Skutecznie, czysto, ale niedokładnie przejęli piłkę, nie ma spalonego. Przed szansą teraz Kibauer. Tyle, że bardzo niedokładnie. Po faulu Dejlego Valdesa rzut wolny dla Paris Saint-Germain. Spokojnie. Kwadrans pierwszej połowy finału pomiędzy Rapidem i Paris Saint-Germain poza nami, bez bramek, na stadionie w Brukseli. Teraz szansa. Nie doszedł do piłki Fournier. Ale teraz naprawia swój błąd. Fournier. Loco. Jest Dziorkaeff. Pierwsza, groźniejsza akcja w tym spotkaniu. Oto Dziorkaeff, który jako jedyny pokonał znakomicie broniącego Andrzeja Woźniaka na Parc des Princes w tym pamiętnym remisowym spotkaniu w drodze naszej drużyny do finałów Mistrzostw Europy. Były gracz Monaco. Teraz szansa dla Francuzów. Guérin. Dejli Valdes. Roche. Lama nie mógł złapać tej piłki. Fournier. Niedokładnie. Na razie nic wielkiego nie zdarzyło się w tym spotkaniu. Oba zespoły grają w identycznym ustawieniu z dwójką napastników, z zabezpieczeniem dostępu do własnej bramki, których strzeże aż 5 graczy. Podobnie w przypadku, gdy są atakujący, zastawiane są pułapki offside'owe. Stumpf.
i rzut wolny dla Rapidu. Hibauer. Nie ma spalonego, ale dobrze pilnowali Stumpfa obrońcy Paris Saint-Germain. Burnie. Nie ma, jest spalony. Na nim Loko. Taka jest decyzja bocznego arbitra. Myślę, że powtórka przekona nas. Uspokaja swój zespół Luis Fernandez. Z tego ujęcia potwierdza się decyzja arbitra. Faulowany w środku Guérin. Ngoti. Daily Valdez. Dziorkaef. Ostry kąt. Zdecydował się na strzał i niewiele brakowało. To jest cały Dziorkaef. Niesłychanie groźny, niebezpieczny. Powtórka pokaże nam jego umiejętności. Piłka skozłowała. Zdecydował się na uderzenie z pierwszej piłki. I niewiele brakowało, by pokonał Koncela. Pierwszy rzut rożny dla Paris Saint-Germain. Yuri Dziorkaef. Purnie. Dziorkaef. Wrócił Janker. I odrzutu z autu PSG. Zablokowany strzał Gielena. Hibauer. Faulowany. Nawet niewiele na razie z tych zapowiedzi obu trenerów. Spektakl nie jest taki, jakie obiecywali. Trifon Ivan. Faulował Jan. Niedokładnie. Walka o zdominowanie środkowej strefy boiska. Guérin. Loco. Po prawej stronie podnosi rękę. Teraz do niego zagranie. Dobre odegranie do brawo. Purnie. I kąt. Coraz częściej przeprowadzają ataki pozycyjne gracze francuscy, nastawieni wyraźnie na przeprowadzenie skutecznego, szybkiego ataku piłkarze Rapidu Wiedeń. Ngoti. Ponownie on, ale jest obok Iwanowa Szytl. Dziorkaef do Loco. Reprezentant Francji
skuteczny. Piłkarz, który też w tym sezonie przyszedł do Paris Saint-Germain. Próbuje publiczność zachęcić do bardziej widowiskowej gry jednych i drugich. 70 stacji telewizyjnych przekazuje dziś relacje z tego spotkania. Iwanow. Szczytel. Iwanow. Szteger. Marasek. Nieprawidłowo zatrzymywany przez Alana Rocha. Steger. Kibauer. Niezadowolony. Uważał, że był faulowany. Daily Valdez po wejściu miejsce Raja. Nastąpiło przesunięcie. Valdez gra z przodu, a Dziorkaef przesunął się do drugiej linii. Fournier. Ponownie on. Austriac. Steger. On najczęściej rozpoczyna akcję swojego zespołu. Kibauer. Faulowany. Radzą sobie już w walce o górne piłki piłkarze Paris Saint-Germain. Koleter lewą stroną. Dziorkaef. Skutecznie wypychany, ale faulowany. Mistrz Europy z roku 1984. Półfinalista Mistrzostw Świata roku 1986, w którym to w pamiętnym spotkaniu z Brazylią strzelił bramkę decydującą o awansie do półfinału. Luis Fernandez cały czas obok bocznej linii przeżywający spotkanie gestami, pokazuje, ustawia, podpowiada. Państwa, 30 paru metrów, 1-0, dość niespodziewanie zaskoczony Michael Konstel.
Popatrzmy na to. Dobrze ponad 30 metrów Ngoti. Odbicie od ziemi i całkowicie zaskoczony Michael Gąs. No, myślę, że ta bramka spowoduje, że będziemy świadkami widowiska, bo Rapid teraz musi bardziej zdecydowanie grać. Przegrywa to spotkanie. Ale przepiękne uderzenie z Gotiego. Rzadko oglądamy takie strzały, tak daleka. Oto Bruno Ngoti, jak mówiłem, w tym sezonie przyszedł do drużyny Paris Saint-Germain. Senegalczyk, choć obywatel Francji, a to chyba myślę, że mocno skręcony staw skokowy Raja. Paris Saint-Germain przy ogłuszającym dopingu swoich kibiców. Powrót Herafa. Tak toczyło się to wszystko dość cennie, ślamazarnie. No i myślę, że ten strzał i bramka ożywi nam ten spektakl. Zaskoczeni kibice biało-zielonych zamilkli, patrzą, obserwują grę. Szteger, Gugi, Lama. Spokojnie, przerzutem, bez żadnych kombinacji, gramy swoje. Takie, myślę, są podpowiedzi Luisa Fernandeza. Próba gry z pominięciem drugiej linii. Herab. I od rzutu z autu rozpocznie PSG. Jedenaście federacji zaproponowało rozgrywanie najbardziej demokratycznego klubowych pucharów, bo przecież startują w tym w każdym kraju niemal wszyscy, którzy grają od najniższego szczebla. W 60 roku ustalono regulamin, a pierwszy mecz odbył się 17 maja 61 roku. Wtedy zresztą grano mecz i rewanż, później od tego odeszli w rozgrywkach. Zmieniono regulamin, choć zdarzyło się, że trzykrotnie mecze były powtarzane. Na spalonym, nie, dobrze, nie ma spalonego. Był Valdez do Loco, Paris Saint-Germain przy piłce. Polater niedokładnie. Raz były rzuty karne, siedmiokrotnie. Potrzeba było dogrywki, by wyłonić zdobywcę pucharu, zdobywców pucharu. Najwięcej triumfowały w tym drugim co do ważności pucharze kluby angielskie siedmiokrotnie. Koleter wraca po stracie piłki. Szteger. Inicjatywa po stronie Paris Saint-Germain, który nie zamierza zmieniać swojej taktyki po strzeleniu bramki. No i takie obrazki realizator będzie nam prezentował często, ale też okazję daje Luis Fernandez. Thank you.
przeżywaliśmy i my z tego czasu wielkie chwile w finale Pucharu Zdobywców Pucharów, kiedy to w 70 roku Górnik Zabrze grał przeciwko Manchesterowi City, przegrywając 1-2, jedyna bramka Stanisława Oślizły. Potem spore emocje w roku 84, kiedy to Juventus pokonał Porto po strzałach Zbigniewa Bońka. Jak pamiętamy, Boniek 11 lat temu w barwach Juventusu uczestniczył w tym tragicznym finale na tym stadionie. Był jednym z trzech Polaków, którzy wtedy byli świadkami tych tragicznych wydarzeń. Dwóch jeszcze dziennikarzy z Polski, Grzegorz Stański, Stefan Szczepłek, oglądało i opisywało tamtą tragedię. Lama. I żółta kartka dla Jankera. Pierwsza żółta kartka w tym spotkaniu. No niewiele wzrostem ustępuje Pierluigi Pairetto, lekarz weterynarii, prowadzący jako sędzia dzisiejsze spotkanie, wzrostem Jankerowi. Janker 193, Pierluigi Pairetto 190 cm. Loko, pole karne i tam znakomita interwencja Trifona Iwanowa. Brawo. Po faulu Poleter rozpocznie grę PSG. Dziorkaev. Le Guen, Ngoti, strzelec bramki, Dziorkaev, Gielę, Fournier, faulował i rzut wolny dla Rapidu 1. Wspominałem o pięknych czasach Górnika. Ze mną na stanowisku komentatorskim były piłkarz tego klubu, były reprezentant naszego kraju, później grający tutaj w Belgii Stanisław Gzil, który jest teraz selekcjonerem Germinalu Ekeren, drużyny walczącej o występ w pucharze UEFA. Jak oceniasz, Staszku, te pierwsze fragmenty pierwszej połowy, która dobiega końca? Zespołem lepszym, szczególnie po strzeleniu bramki, jest na pewno Paris Saint-Germain. Wyższość techniczna tego zespołu pozwala mu na spokojne przeprowadzanie dość dokładnych akcji. Druga linia Paris Saint-Germain, jeżeli chodzi o umiejętności techniczne, w znacznym stopniu przewyższa przeciwnika i to pozwala na spokojne organizowanie. Zastanawiające jest to, że po stracie bramki Rapid Wiedeń wydawało się, że ruszy tutaj do jakichś huraganowych ataków zdecydowanych, a tymczasem PSG cały czas dyktuje warunki w tej pierwszej połowie. Tak, ale Paris Saint-Germain normalne znane jest z tego, że już w francuskiej lidze gra zawsze czwórką z tyłu, czwórką z pomocników i dwójką napastników. Dzisiaj objęli zupełnie inny wariant, spokojne zabezpieczenie tyłu piątką z przodu, dwóch forstoperów, dwóch bocznych obrońców. To pozwala im na spokojniejsze zabezpieczenie bramki i daje też mniejsze możliwości przeprowadzenia szybkiego ataku przez rywala. Szczególnie z kontry. Popatrzmy, jak przebiegać będą końcowe fragmenty pierwszej połowy. Rzut rożny i szansa niewykorzystana. Wyszedł w górę Bravo, w którego żyłach, podobnie jak i Luisa Fernandeza, płynie hiszpańska krew. Faulowany Koleter i rzut wolny dla PSG.
Nie, to był Le Guen, przepraszam. Lama. Luis Fernandez zapowiadał, że zdobędą puchar zdobywców pucharów, będąc drugą w historii drużyną francuską, która triumfować będzie w klubowym pucharze Europy. Przypomnę, 93 rok, Olympique Marsylia, które później zostało zdyskwalifikowane po całej aferze wokół przekupstwa i działań prezydenta Tapiego. Ngoti, strzelec bramki, powrót Jankera, skuteczny, teraz szansa przed Rapidem, długo zwleka Janker z rozegraniem akcji, dobrze do Stegera, Stumpf czeka w środku, Steger, obok niego jest Le Guen, włącza się Herab, jest również Gugi, ale są i obrońcy Paris Saint-Germain, którzy teraz przed szansą rozegrania szybkiego ataku. Iwanow, nie ma spalonego, Lama. Pięć minut do końca. Ngoti od 29 minuty. Paris Saint-Germain prowadzi 1-0 przy przepięknym strzale z ponad 30 metrów. Około 10 stopni, chłodno, choć dziś w Brukseli świeciło słońce. Wczoraj niewielkie opady deszczu, boisko jednak przygotowane znakomicie, nie ma spalonego, będzie teraz szansa, Loko na 2-0, Loko! Ej, gdyby strzelał sam, myślę, że byłoby 2-0, dogrywał do Valdesa, no i skończyło się tylko i wyłącznie na rzucie rożnym. Reprezentant Panamy był w bardzo trudnej sytuacji i trudno było wymagać w tym momencie skutecznego strzału. A za bramką Consela kibice Paris Saint-Germain. Janker. No, dość ryzykownie. Nie miał innego wyjścia Consel. Czyhał tam na jego błąd Loco. Jedna z nielicznych akcji Rapidu. Gugi. Ngoti. Czysty, ładny ślizg, przerywający akcję Austriaków. Faulował Loco. Były gracz Nau, którym wielokrotnie pokonywał bramkarzy przeciwnej drużyny. Steger. Steger! Troszkę w stylu Ngotiego, tyle że nie ze stałego fragmentu gry, ale Lama znakomicie wyczuł intencję. Wyeliminowanie Sportingu Lizbona, Feyenoordu, dojście do finału,
jest sporym zaskoczeniem drużyny Rapidu Wiedeń, która jednak w tej pierwszej połowie nic wielkiego nie pokazała. Nie wiem, czy się ze mną zgodzi. Zwracam się do trenera Stanisława Gzir. Jak widzieliśmy, praktycznie była to pierwsza interwencja bramkarza. Tak, akcje odbywają się w środku pola. Pierwsza akcja groźna, Loco, złe dogranie. Poza tym bramkarze nie musieli praktycznie interweniować. To świadczy o tym, że gra odbywa się w większości w środku pola. No to też powoduje, że dalecy jesteśmy od zachwytu tą pierwszą połową. Sporo gry w środku pola, sporo walki, ale mało tych ładnych akcji. Ja nie mówię nawet o akcjach skutecznych, ale akcji, które by powodowały te interwencje bramkarzy. Waga spotkania jest na pewno olbrzymia i dlatego też powoduje, że oba zespoły, szczególnie Austriacy, wiedzą doskonale, że jeżeli za dużo ryzyka by podjęli, to przy umiejętnościach technicznych i szybkości francuskich napastników mogłoby się to bardzo szybko źle skończyć. Jak sądzisz, w drugiej połowie, gdy przegrywają teraz 0-1, czy zmienią swoją taktykę, czy w dalszym ciągu będą nastawieni na grę z kontry, czy też będą starali się rozgrywać atak pozycyjny? Sądzę, że Austriacy nie są w stanie inaczej grać. Na pewno będą w ostatnim kwadransie, czy ostatniej pół godziny próbować rzucić wszystko na szale, ale nie wiem, czy są w stanie zagrozić Francuzom, jeżeli pozostaną oni w ten sposób ostrożnie z tyłu grać. Popatrzmy na końcowe minuty pierwszej połowy 36. finału Pucharu Zdobywców Pucharów. Po raz drugi uczestniczy z nim Rapid Wiedeń. Pierwszy raz Paris Saint-Germain, który od 29. minuty, przypomnę, prowadzi 1-0. Strzelcem bramki był ciemnoskóry Bruno Ngozi. Ivanov. Kibauer. Szczeger. Teraz szansa, jest tam Harap, w środku jest Stumpf, do niego dogranie, niedokładnie, jest tutaj Marasek! No mieli chyba najlepszą dotychczasowych sytuację gracze Rapidu. Wyraźny błąd lewego obrońcy, który wyszedł ze swojej pozycji, w ten sposób otworzył całą prawą stronę. Dlatego, tak jak wcześniej powiedziałem, jeżeli Francuzi nie zaczną zbyt entuzjastycznie myśleć o strzeleniu drugiej bramki, to nie powinni mieć problemów. Natomiast jeżeli za szybko podejmą ryzyko podwyższenia rezultatu. Rezultatu, umożliwi to Austriakom właśnie tą grę z kontry. Janker faulowany, był tutaj na testach w Belgii. Nie chciano go we FC Köln. Jak mówiłem, 6 bramek w drodze do dotychczasowego spotkania, do dzisiejszego spotkania. Zainteresowanie Bertie Foxa, trenera reprezentacji Niemiec, ale nic wielkiego dzisiaj na razie nie pokazał. Znów wygrane pojedynki główkowe przez Francuzów. Coleter do środka, brawo. Nie ma spalonego. Loco rozejrzał się, popatrzył, z prawej strony jest Furnie, w środku jest Dziorka F, ale jest również i Michael Konsa. Groźniejsze i ciekawsze są akcje konstruowane przez Paris Saint-Germain. Absolutnie. Wyższość techniczna Francuzów. Wyższość techniczna Francuzów przy rozegraniu każdej akcji jest wyraźna. Na pewno, tak jak mówiłeś, Staszku, wpływ ma tutaj stawka meczu, ale nic wielkiego Rapid Wiedeń nie pokazał. Ciekawszym zespołem, lepiej grającym, tak jak podkreślałeś, mającym przewagę techniczną jest Paris Saint-Germain. Na pewno. Rapid jest solidnym zespołem, dobrze poukładany z tyłu, dobrze poukładany zespół z tyłu i liczący właśnie na przede wszystkim na dwóch napastników, którzy zaskoczenia mogą uderzyć. Poza tym, tak jak powiedziałeś zresztą słusznie, wyższość, jeżeli chodzi o siłę fizyczną Austriaków, są to rośli gracze, którzy będą właśnie w ten sposób próbowali szukać tej swojej szansy. Myślę, że Luis Fernandez, podobnie zresztą jak i Ernst Dokupil, bardzo uważnie przeanalizowali dotychczasowe występy swoich rywali. I to widać było szczególnie w pierwszej części tego spotkania, kiedy oba zespoły bardzo ostrożnie, z zabezpieczeniem dostępu do własnej bramki, rozgrywały ten mecz. Na pewno.
Na pewno po spotkaniu Rapidu z Feyenoordem było to wyraźną wskazówką dla Fernandeza, jak ma ustawić swoją taktykę. I to, tak jak powiedziałem, zabezpieczył tył dwoma stoperami, liberom ostatnim dwoma wchodzącymi obrońcami i trójką pomocników, którzy spokojnie rozgrywają piłkę i czekają na ruchy swoich napastników i wtedy ich kolejne włączenie. Odejdźmy może na moment od tego finałowego spotkania. Wykorzystując Twoją obecność, jesteś jedynym trenerem polskim prowadzącym zespół na zachodzie Europy, w dodatku lokujący się na czwartym miejscu w lidze belgijskiej. Jak powiedziałem, Germinal Ekeren, przejmowałeś go w bardzo trudnej sytuacji. Tak, 7 listopada poproszono mnie, gdyż byłem technicznym dyrektorem klubu. W tym klubie. Poproszono mnie, aby przejąć ten zespół, który stał wtedy na przedostatnim miejscu. Mimo że ambicje działaczy, szczególnie zarządu, sięgały nieco wyżej. No ale myślę, że są zadowoleni. Staszku, za parę dni, dokładnie w niedzielę, ostatni mecz, który decydować będzie o tym, czy Ekeren grać będzie w Pucharze UEFA. Z kim gracie? Gramy u siebie z Serem, będzie to bardzo ważne dla nas spotkanie. Zwycięstwo gwarantuje nam udział w UEFA. Czy się to uda? No zobaczymy, piłka jest okrągła. Tego Ci życzę i mam nadzieję, że druga połowa finałowego spotkania będzie ciekawsza od pierwszej, po której to Paris Saint-Germain i strzale Ngotiego w 29 minucie prowadzi z Rapidem Wiedeń 1-0. Rozstaje się z Państwem, oddając głos do studia w Warszawie. No, witam Państwa, zapraszając na drugie 45 minut, które właśnie przed chwilą rozpoczął włoski arbiter Pierluigi Pairetto. Mam nadzieję, że ta druga połowa będzie ciekawsza, bardziej emocjonująca. Pierwsza stała na słabym poziomie, sprawcą głównie gracze z Rapidu Wiedeń, którzy niewiele przeciwstawili zespołowi PSG. Dominował pod względem szybkościowym, technicznym, piękny strzał Ngotiego, ale w sumie niewiele interwencji obu bramkarzy, niewiele podbramkowych zdjęć, niewiele sytuacji, choć więcej wypracował ich zespół francuski. Jedna zmiana w tej drugiej połowie: boisko w drużynie Rapidu opuścił Christian Stumpf, napastnik, który, jak mówiłem, był jednym z twórców sukcesów i strzelił 3 bramki, a w jego miejsce do gry wszedł Zoran Barisic, który ma 26 lat i też w drodze do dzisiejszego meczu zdobył bramki, konkretnie 2, od 93 roku związany z zespołem biało-zielonym. On właśnie z numerem 14, ale przy piłce, jak to oglądaliśmy w pierwszej połowie, PSG, Dziorkaef, odbity strzał od Trifona Iwanowa. Fournier, Dziorkaef, obok niego jest Gugi, Dziorkaef, niedokładnie, ale Francuzi utrzymują się przy piłce. Przypomnę tym z Państwa, którzy może nie oglądali pierwszej połowy, zresztą niewiele tracąc, że boisko na początku spotkania po urazie opuścił Brazylijczyk Raj. W jego miejsce wszedł do gry Panamczyk Deli Valdez. Że na stadionie jest 38 tysięcy widzów, po 15 z jednego i z drugiego kraju, oddzielonych sektorem bezpieczeństwa, gdzie bilety sprzedawano tylko dla Belgów. 2000 policjantów, szczególne środki ostrożności, no ale nie ma co się dziwić, wszyscy jeszcze mamy w pamięci tę tragedię, która wydarzyła się na tym stadionie, który został zmodernizowany, zmieniona została nazwa. Na stadionie Heysel pamiętamy, jak i co działo się w 1985 roku. Brawo. Ładne przejście, brawo. Oddanie do Dziorkaefa. Valdez na polu karnym. No, próbował sam Dziorkaef. Zamysł dobry, gorsze nieco wykonanie, ale jak mówiłem, no jest to gracz naprawdę niezwykle utalentowany. Wiele potrafi. Zresztą przekonała się o tym nasza reprezentacja. Michael Konsel. Zobaczymy, czy Rapid zmieni swoją taktykę gry, czy ostrzej zaatakuje. Szansa na zdobycie pucharu oddala się. Coraz mniej czasu, choć wystarczająco, by zmienić tutaj niekorzystny rezultat.
jak mówiłem, siedmiokrotnie walczono w dogrywkach. Ostatni raz przed rokiem, kiedy to Real Saragossa walczył z Arsenalem na Parc des Princes i ten strzał Jima, fantastyczny zresztą, którym pokonał Simana, zdecydował o zdobyciu pucharu, zdobywców pucharu przez drużynę hiszpańską. PSG w drodze do dzisiejszego spotkania pokonało innego triumfatora, zdobywcę pucharu, zdobywców pucharu, włoską Parmę, zresztą dwukrotną go finalistę tych rozgrywek. Nieudane zagranie Hera. Ani przed meczem, ani w trakcie, co cieszy, nie doszło do żadnych burt, zamieszek. Publiczność w sposób kulturalny i żywiołowy dopinguje oba zespoły. Po jednej zmianie w każdej z drużyn. Ładnie zagrane, szansa. Valdez no za długo składał się do tego strzału. Ale kolejna groźna sytuacja drużyny PSG i rzut rożny dla francuskich graczy. Nie wiem, dlaczego Valdez nie zdecydował się na uderzenie głową po tym dograniu. Mógł, przyjął, wprawdzie nie był atakowany, ale gdyby uderzył głową, myślę, że byłby z tego efekt bramkowy. Cztery rzuty rożne dla PSG, żadnego dla Rapidu. Coleter, Le Guen, Djorkaeff, przepiękne przyjęcie. I rzut wolny dla PSG. To, co podkreślaliśmy w pierwszej połowie. Tę wyraźną przewagę pod względem umiejętności technicznych drużyny francuskiej. Szybcy, zwrotni, to przy rosłych, dobrze zbudowanych graczach Rapidu, piłkarzom austriackim, ci zwrotni szybcy Francuzi sprawiają sporo kłopotów. Skromny mur. Chyba będzie dośrodkowanie, nie strzał. Ngoti tym razem próbował z wyskoku. I rozpocznie Michael Kong. Oto strzelec jedynej bramki spotkania. W 29 minucie. Trifon Iwanow. Na razie to wejście w drugiej połowie Barisica niewiele przyniosło, jeśli chodzi o zmianę stylu gry Rapidu. Leży na boisku Marasek. Teraz dopiero Pierluigi Pajret to przerywa grę. Sporo ostrych starć w pierwszej połowie. Jedna żółta kartka dla Karstena Jankera. Ale jak mówiłem, z powodu urazu boisko opuścił Raj. Iwanow. Gugi. Guérin. I spokojnie PSG odrzucał. Janker. Gugi. Marasek.
Fournier na boisku. Ucierpiał tam w tym ślizgu, wybijając piłkę. Widzieliśmy w powtórce, przeskakujący Marasek uderzył go w twarz. Dość długo zwlekał Pierluigi Pairet do puszczeniem na boisko lekarza trenera odnowy. No, uraz groźniejszy, teraz proszą o noszę. Podnieśli się natychmiast gracze rezerwowi zespołu PSG. Fournier też się podniósł poza boiskiem. Nie doczekał się na nosze. Gra wznowiona i w dziesiątkę PSG. Loco. Faulowany Gierem. Faulował dla Hatta. Musi opanować te zapędy do ostrej gry i to szybko Pierluigi Pairetto. Iwan. Mało widoczny Steger. Zresztą nie układa się ta gra w ataku pozycyjnym zespołowi Rapidu Wiedeń. Strata przez Marasca. Kibauer. I żółta kartka dla Marasca. Dla Fournier. Ożywiła się publiczność austriacka, chcąc wesprzeć swój zespół w tej drugiej połowie, której już 11 minut upłynęło. Przypomnę, Rapid przegrywa 0-1. Zoran Barisic. Tylko dwuosobowy mur drużyny PSG. Będzie chciał chyba dograć na pole karne dorosłego Junckera. On właśnie idzie tam do tego dośrodkowania. Lama. Dokładność nie jest atutem w rozgrywaniu akcji drużyny Rapidu. Nie ma spalonego, ale też trudno będzie dojść do piłki Kibauerowi. Lama. Kolater. Brawo. Valdez. Dziorkaeff, Dziorkaeff, będzie 2-0 i gol nie obok. Ależ niewiele brakowało. Indywidualna, ładna akcja Dziorkaeffa. Ożywczy moment w tym spotkaniu. Błąd tutaj Iwanowa. Wyszedł na czystą pozycję, uderzył, ale nie cel. Troszkę więcej emocji, Rapid zaczyna atakować, ale to odkrycie się
będzie próbował wykorzystać PSG. Szetel. Konsel. Hat. I Michael Konsel. Jest to 4-letni gracz Rapidu. Występował w Wienie. No i teraz błąd. Zobaczymy, czy wykorzystany przez Loko w ostatniej chwili naprawiony przez Hat. Ale wyślizgnęła się piłka Michaelowi Konselowi i rzut rożny dla PSG. Patrzmy na tę sytuację. Hat tam w ostatniej chwili, gdy Loko wychodzi już na czystą pozycję. I tutaj realizator nie zaprezentuje nam tej pogoni Konsela za piłką, której nie zdołał wyłapać. Stąd rzut rożny dla drużyny francuskiej. Ciekawie rozegrany. Nie było faulu. Loko. Proszę zobaczyć, jak pięknie zgasił tę piłkę. Loko. Valdez. Teraz głowa. No, coraz częściej, coraz groźniej pod bramką Michaela Konsela. Ciekawsza ta druga połowa od pierwszej. Żywsze tempo. No ale też coraz mniej czasu dla jednych i drugich. Coraz częstsze błędy obrony drużyny Rapidu. Choć nie udało się PSG ich wykorzystać. Kibałek. Faulował brawo. Kibauer. Maratek z lewej strony, do niego zagranie. Nie ma tam żadnego z obrońców drużyny Paris Saint-Germain. Maratek na polu karnym jest Janker. I rzut wolny po faulu na Maratek. Wszyscy gracze PSG na swoim polu karnym. Wszyscy z wyjątkiem Szetela i oczywiście bramkarza Konsela. Gracze Rapidu w obrębie pola karnego bramki Lamy. Tylko jak zawodnik. I natychmiastowa reakcja Luisa Fernandeza. Faulował Kolete. Ernesto Pupin. Również jak i Fernandez. Nawet na chwilę nie siada na ławce. Kolete.
Janher. Rapid teraz dużo bardziej zdecydowane przeprowadza ataki niż w pierwszych 45 minutach. Szteger tam na lewą stronę do Maraska na polu karnym. Są partnerzy i gol będzie, niewiele brakowało, bowiem ta piłka zmierzała do bramki po strzale Herafa, wybita przez jednego z obrońców Paris Saint-Germain. Wreszcie więcej emocji. Heraf. I znów na rzut rożny, tym razem Le Guen. Nie ma piłki, nie chcą oddać jej kibice. Powędrowała gdzieś z trybuny, prosi o rezerwową boczny arbiter. No a teraz są już z kolei dwie. Dopuszczono do gry rezerwową. Rapid. Strzelał. Oglądany przez Państwa Maras. Za tydzień poznamy zdobywcę Pucharu UEFA, za dwa tygodnie mecz, na który wszyscy czekają, w Rzymie, Ajax, Juventus. Czasem raz zmobilizowany w tej drugiej połowie, początek był udany dla PSG, sporo sytuacji niewykorzystanych, no a teraz inicjatywa po stronie Austriaków. Fournier. Out dla Francuzów. Jorka. Coleter. Balde. Paul teraz Herafa i będzie żółta kartka dla Austria. Powtórka faulu Herafa. Kierę. Ale najgorzej rozegrali ten stały fragment jak mógł. Loco. Brawo. Jorkaer. O wiele potrafi. Valdez składał się tam, ale przeszkodził mu syn Iwan. I Rapid.
koniecznie, za wszelką cenę chce zmienić ten niekorzystny rezultat. Tylko że mimo, że posiada inicjatywę, nie potrafią gracze Rapidu dokładnie rozgrywać swoich akcji. To wprowadzenie Barisicia, miejsce Sztumpa, niewiele zmieniło. Junker osamotniony, Janker osamotniony w ataku. Żywiej reagujący francuscy kibice. Tak na wszelki wypadek organizatorzy teraz wprowadzili około 200 policjantów przed trybunę francuską. Lama. A do końca drugiej połowy 20 minut. Przypomnę wciąż, Paris Saint-Germain prowadzi 1-0 po bramce Gotiego w 29 minucie. Loco i Hatz. Roche. No, doświadczenie w grach o wielką stawkę, którą przegrywali gracze Paris Saint-Germain, też procentuje. Trzykrotnie, jak wspominałem, dochodzili do półfinałów europejskich pucharów. Odpadli z Juventusem, Arsenalem i Milanem. Dalej od własnej bramki przeszkodzić. No, piękne przejście Dziorka Efa, który był faulowany przez Szczytela. Ale bez wątpienia Dziorka Efa jest to zawodnik, któremu piłka na pewno nie przeszkadza w grze, a wręcz przeciwnie, można powiedzieć o pewnym artyście. Szkoda, że realizator nie zaprezentował nam powtórki. Umiejętność przejścia z wodem i to w dodatku jeszcze z piłką. Kilkakrotnie prezentował tutaj nam swoje wysokie umiejętności Dziorka. Faulowany tym razem Janker. I żółta kartka dla strzelca bramki Ngotiego. Coraz brzydsza gra w końcowych minutach drugiej połowy. Pierluigi Pairetto niż w pierwszych 45 minutach. Janker i Lama. I teraz piłka ponad bramką po strzale Hera. Ale nawet gdyby wpadła, to i tak Janker był na spalonym. Tyle, że te akcje Rapidu w tej drugiej połowie są zdecydowanie groźniejsze. Jak wspominałem, ogląda ten mecz ze mną Stanisław Gwil, był reprezentant kraju, gracz Górnika, a teraz trener Żeminaru Ekeren. Staszku, swoje uwagi, spostrzeżenia po tej drugiej połowie, której już niebawem minie 30 minut. W drugiej połowie dużo agresywniejsza gra Austriaków, szczególnie... Loco i niewiele brakowało! Szczególnie w linii środkowej, gdzie coraz krócej przykryli pomocników francuskich. Przynosi efekty, plus w tej chwili też zaczyna przewaga atletyczna Austriaków, nie to efekty przynosi. Czy sądzisz, że są w stanie dziś doprowadzić do remisu spotkania? Tak, naturalnie, jak długo spotkanie trwa, to są możliwości z obu stron jeszcze do strzelenia bramki, tym bardziej, że w tej chwili Francuzi muszą spróbować z powrotem piłkę utrzymać w swoich szeregach.
oddali tę inicjatywę. Oddali tę inicjatywę i coraz bardziej niedokładnie rozgrywają piłkę i to pomaga Austriakom w przeprowadzeniu bardziej ciekawych ataków. Popatrzmy. Dziorkaev. Ta agresywna gra Rapidu przynosi efekty, jeszcze nie bramkowe. Tymczasem podniósł się reprezentant Tadżykistanu, choć już z paszportem rosyjskim, Siergiej Mandreko. Niebawem zobaczymy go na boisku. Pomocnik, który od 3 lat związany jest z zespołem Rapidu. Barisic. Nie ma spalonego. Steger nie dojdzie jeszcze. Oto na Państwa ekranach Steger. Dwa wielkie mecze zdarzyły mu się w reprezentacji Austrii. Iwanow. Szetel. Gugi. Kibauer. Marasek sygnalizuje swoją pozycję. Tymczasem Rapid środkiem. Szybkość Ngotiego. Janker. Za nerwowo, za szybko rozgrywają akcję Austriacy w obrębie pola karnego, ale całkowicie oddali inicjatywę gracze PSG. Nie może Lama złapać tej piłki w ręce. Loco, Fournier, coraz większe zmęczenie, choć tempo nie było imponujące w tym spotkaniu, ale ta druga połowa rzeczywiście, w niej grają zdecydowanie szybciej. Czternaście minut nadziei i szansy Austriaków na doprowadzenie do remisu. Hera, choć prawą stroną idzie Gugi. I rozpocznie Lama. Będzie tymczasem zmiana w zespole PSG. Turnie utyka, opuszcza boisko i do wejścia przygotowany Francis Liacer. Jeszcze jeden gracz, który ma przodków w Hiszpanii, choć jest obywatelem francuskim. Ciekawy zresztą to piłkarz, młody, który jest kapitanem młodzieżowej reprezentacji Francji, która to, jak mówiłem, zapewniła sobie awans do Igrzysk Olimpijskich w Atlancie w spotkaniu, które prowadził arbiter, który prowadzi nam dziś finałowy mecz PSG z Rapidem Wiedeń. Jest zresztą wychowankiem PSG.
i rzut wolny dla PSG. Faulował Hera. Wolny dla Rapidu. Cały czas Siergiej Mandreko rozgrzewa się przy bocznej linii. Iwanow daleko pod pole karne. Jest tutaj Janker. Ale jest i Liaster. No i Rab. Cały czas jednak bezskutecznie w tej drugiej połowie. Janker faulował od rzutu wolnego PSG. Zdołali Austriacy osiągnąć przewagę, tyle że wciąż nie są w stanie pokonać Lam. Nerwowe, końcowe 10 minut. Przypomnę po bramce Ngotiego. 1-0 dla PSG. Dziorkaev. Powrót Herafa. Ngoti. Dziorkaev. Faulowany przez Hata. I rzut wolny dla PSG. Każdy stały fragment gry długo celebrują gracze francuscy. Oni prowadzą. Im się nie spieszy. Za to coraz bardziej spieszy się Rapidowi. Widać, że PSG będzie walczył w tym końcowym fragmencie drugiej połowy. Utrzymanie tej nikłej jednobramkowej przewagi. Teraz jest szansa na podwyższenie. Dziorkaev niedokładnie. Liaster. Ale ostatni dotyka piłki Hatz i odrzutu z autu PSG. Niepocieszony Ernst Dokupil. Dziorkaev. Najczęściej wykorzystują go w tych końcowych fragmentach. I najczęściej jest faulowany. Szansa na powtórkę strzału z pierwszej połowy. Odległość niemal taka sama. Wolna podąża w kierunku piłki Ngoti. Liczny mur Austriaków. Dziorkaev. Ngoti. Dziorkaev. Tysiąc 500 akredytowanych dziennikarzy i fotoreporterów na dzisiejsze spotkanie. Coraz bardziej triumfalne śpiewy francuskich kibiców. W końcówce próbują dłużej utrzymywać się przy piłce. Loco, Schüttel, Hatz.
Marasek. Liaser. Bez wątpienia PSG miał trudniejszą drogę do tego finału, wykazując wyższość nad takimi zespołami jak Deportivo La Coruña, Parma czy Celtic Glasgow. Zresztą Luis Fernandez porównywał Rapid Wiedeń do Celticu. Myślę, że ma w tym sporo racji, jeśli chodzi o grę, o przygotowania atletyczne, o sposób rozgrywania akcji. Juncker, szansa. I żółta kartka za próbę wymuszenia rzutu karnego dla Stegera. Niespełna 6 minut do końca meczu. Oczywiście przy takim rezultacie, bo gdyby Rapid strzelił bramkę, będziemy mieli dogrywkę 2 razy 15 minut. Ładne wejście, brawo, niepilnowany Valdez, brawo, gdyby dograł do Valdeza. Byłoby dużo groźniej. Dziorka jest. Ładna akcja z Gierę. Z prawej strony jest Valdez. Gierę indywidualnie zatrzymywany w sposób nieprzepisowy. Spokojnie, spokojnie. Luis Fernandez. Dziorka jest. Wiedzą, bo przed chwilą pokazywał Fernandez, że 4 minuty do końcowego gwizdka. Valdez, Austriacy, im się spieszy. Liaser, ofiarnie, ładne przejście. Liaser, 3-1, jeszcze to wykorzysta PSG. Valdez za mocne dośrodkowanie. Kolejny moment groźny, ciekawy, acz niewykorzystany. I teraz Rapid. Dużo ładniejsza, ciekawsza, widowiskowa ta druga połowa. Brawo. Dziorkaev. Nie ma spalonego, będzie szansa dla PSG. Jest Gierę. Koncer wychodzi jednak obronną ręką. Zupełnie stanęli gracze Rapidu. Znowu Gierę, po raz drugi przed szansą. Chyba teraz będzie dogrywał do partnerów. I znowu niedokładnie. Coś niebywałego. Mogli strzelić z pewnością drugą bramkę. Mieli wyborne sytuacje, ale żadnej z nich nie wykorzystali. Nie może nerwowo wytrzymać Luis Fernandez. 3 minuty do końca. Rapid nie rezygnuje. Fauli, rzut wolny dla gracza Austriacy. Nie zdecydował się na wprowadzenie Mandreko Ernst do Kupil. Tymczasem Kibauer ustawił piłkę na pole karne. Oddają ją od własnego pola karnego gracze PSG. Steger. Steger jeszcze na pole karne. Szukał tam Jankera, ale znalazł się tam, gdzie powinien być Lama. Odejdźcie, przejdźcie, przybliżcie się pod linię środkową. Pokazuje Luis Fernandez, a Lama daleko poza linię środkową. Hat. Triumfalne śpiewy 15 tysięcy francuskich kibiców, którzy mają już świadomość, że wreszcie po takich oczekiwaniach, długich,
kiedy blisko byli szansy, wreszcie ją chyba wykorzystają gracze PSG i zdobędą może nie ten najbardziej upragniony puchar, ale jednak puchar klubowy, to będzie już w annałach krótkiej 26-letniej historii klubu. Liasser, który jak mówiłem kiedyś był kapitanem drużyny młodzieżowej. Spieszący się Michael Konsel. Przy szczęściu uśmiechnie się do Rapidu. W końcowych minutach i... niewiele brakowało. Lama w ostatniej chwili przed zmierzającym do piłki Jankerem. Luis Fernandez, błagalne gesty do sędziego by kończył, ale jeszcze trochę sekund brakuje. Było troszkę przerw. Może Pierluigi Pairetto przedłużyć tę drugą połowę. A gracze austriaccy nie rezygnują, strzelał teraz bliski, będąc szczęścia, Trifon Ivanov. Tylko rzut rożny. No i proszę, z pierwszej bez emocji, z drugiej świeża zmian na zmianę. Steger. Olbrzymie zamieszanie. Rozpaczliwie Francuzi. Austriacy też już nerwowo na pole karne. Nie ma spalonego. Lama. Grać dalej. No tutaj popchnięty któryś z Francuzów. Nie zauważył tego główny arbiter. Tymczasem przed szansą Valdez. Loco na polu karnym. Loco. Loco 2-0. Nie. Podniesiona chorągiewka. Drugiej bramki więc nie ma. Nie ma czasu Pierluigi Pairetto na wyjaśnienie z bocznym arbitrem, co się tam zdarzyło w środku boiska. Nie przerywa gry. No, ale tyle Francuzi mieli okazji, że to prosacz nieprawdopodobne, że żadnej z tych wielu nie wykorzystali. Steger na spalony. No, przypominam sobie mecz PSG z Realem Madryt, kiedy też trwało to bardzo długo i w dodatku w tym przedłużonym czasie padały bramki dające w efekcie awans pucharowy Realowi Madryt. Niespieszący się Lama, ale Pierluigi Pairetto jak do tej pory ani razu nie zerknął na zegarek, przedłużając nam ponad program emocje. Lama. Brawo, brawo. I kolejna szansa przed zespołem PSG. 6 metrów od bramki Michaela Konsela. Wieczołowicie ustawia piłkę Bjorkaeb. Podszedł do niego strzelec z jedynego gola w tym spotkaniu Ngoti. Skromny 6-osobowy mur. Bjorkaeb pokazuje, zostawcie, załatwcie to sam. No, zobaczymy. 93. minuta, Bjorkaeb, no niewiele brakowało, ponad poprzeczką bramki Michaela Konsela. Zaniepokojenie francuskich kibiców, którzy gwizdami wyrażają swoją dezaprobatę. Pierluigi Pairetto spogląda na zegarek, no i proszę Państwa, wreszcie po raz pierwszy Paris Saint-Germain w swojej historii zdobywa europejski puchar, jest nim puchar zdobywców pucharu. Myślę, że niesprawiedliwe byłoby to, gdyby PSG przegrało to spotkanie. Było w tej potyczce zespołem wyraźnie lepszym, choć może w tej drugiej połowie nie potrafiło udekomandować bramkami tych wybornych, tworzonych sytuacji. Co ty na to, Staszku, zwracam się do trenera Gnila. Zupełnie się z tobą zgadzam, więc PSG wygrało zupełnie zasłużenie to spotkanie.
Samo po tamtym spotkaniu było troszeczkę niebezpiecznych sytuacji ze strony Austriaków, ale to wynikało z ogromnej ilości niewykorzystanych, doskonałych sytuacji do strzelenia tej tak ważnej drugiej bramki, która zupełnie by spotkanie inaczej ułożyła. PSV wykazało dużo większe umiejętności techniczne i jako zespół na pewno zaprezentowało lepszą piłkę. Troszkę Rapid rozczarował. Jak mówiłem, drogę do tego finałowego spotkania miał łatwiejszą. Może nie miał tak klasowych drużyn jak zespół Paris Saint-Germain, no ale jednak wyeliminowanie Sportingu czy Feyenoordu ma swoją wymowę. Dziś chyba nieco Austriacy za ostrożnie podeszli do PSG w tej pierwszej połowie. Czy za ostrożnie? Tego rodzaju spotkania nie można inaczej rozgrywać. Tym bardziej, że wiadomo, znana jest klasa zespołu PSG. W sezonie ligowym nie najlepsze wyniki. Na pewno spowodowały też jakąś specjalną mobilizację w zespole. Była to ostatnia okazja do dokonania czegoś znaczącego w tym sezonie. No i zawodnicy do tego się doskonale przygotowali. W drugiej połowie Austriacy wszystko położyli na jedną kartę. Jak w takich spotkaniach zazwyczaj bywa, dlatego jestem bardzo szczęśliwy dla trenera Fernandeza, gdyż tego rodzaju spotkania kończą się zazwyczaj dla zespołów, które nie wykorzystują tak wielu doskonałych okazji, kończą się zazwyczaj porażką albo co najmniej remisem. No jest takie powiedzenie w futbolu, że niewykorzystane sytuacje lubią się mścić, ale dziś nie przystaje ono do tego, czego byliśmy świadkami. Proszę Państwa, ustawiane jest podium. Za moment Lennart Johansson, prezydent Europejskiej Unii Piłkarskiej, wręczać będzie pamiątkową wazę, którą przez rok w swoim posiadaniu będzie mieć Paris Saint-Germain. Zawodnicy drużyny francuskiej dostaną pamiątkowe medale. Gracze Rapidu medale srebrne, gracze Paris Saint-Germain medale złote. No i zespół PSG jest pierwszym francuskim zespołem, który triumfuje w pucharze zdobywców pucharów. Jak wspomniałem, drugim francuskim zespołem, który puchar w ogóle zdobywa. Austriacy po raz drugi grając w finale nie wykorzystali swojej szansy, przy czym spotkanie z Evertonem przegrali wysoko, tam strzelili bramkę. Dziś tylko jeden gol, ale za to decydujący o tym, że srebrna waza będzie w posiadaniu Paris Saint-Germain. A więc proszę Państwa, Janik Na, przez moment wierny kibic PSG na Państwa ekranach, gratulował swoim ulubieńcom. W 29 minucie jedyny gol strzelony przez Ngotiego, zresztą piłka tam się odbiła od Szetela, co w niczym nie zmienia faktu, że to jemu gracze francuscy zawdzięczają, że zdobyli puchar zdobywców pucharu. Siedmiokrotnie zespoły angielskie, sześciokrotnie włoskie, też samo hiszpańskie, pięciokrotnie niemieckie, w tym z byłej NRD, trzykrotnie radzieckie, w tym z byłego Związku Radzieckiego, trzykrotnie szkockie, dwa razy belgijskie, raz Ajax, raz Slovan. No i po raz pierwszy Paris Saint-Germain. Jak mówiłem, myślę, że jesteśmy zgodni. Pełni zasłużony triumf drużyny, która nie ma szans na mistrzostwo i na pocieszenia, także na pożegnanie Luisa Fernandeza, drużyna francuska zdobywa drugie co do ważności klubowe trofeum w europejskiej piłce w sezonie 95-96. Pierwszego 45 minut nie będziemy pamiętać, z wyjątkiem strzelonego gola. Drugie myślę, że mogło już nas usatysfakcjonować. Za tydzień rozstrzygnięcie w pucharze UEFA, czyli rewanżowe spotkanie Bordeaux i Bayern Monachium. Pierwszy mecz wygrany przez Bayern Monachium 2-0, a za dwa tygodnie to, na co wszyscy czekamy, czyli pojedynek Ajaxu z zespołem Juventus. Jako pierwszy na podium wchodzi Daniel Bravo, a za nim pozostali gracze Paris Saint-Germain, oklaskiwani przez 15 tysięcy widzów. I za moment gotowy już do gratulacji Lennart Johansson wręczy puchar. Wszyscy, łącznie z rezerwowymi, z Luisem Fernandezem, zajmą miejsce na specjalnie przygotowanym podium. Gratulujemy drużynie PSG, pierwszego w historii tego klubu, europejskiego klubowego trofeum.
A więc proszę Państwa, drugi odcinek majowego serialu Finały Europejskich Pucharów dobiegł końca. Przypomnę, że za tydzień poznamy triumfatora Pucharu UEFA, za dwa tygodnie zdobywcę Pucharu Klubowych Mistrzów Europy. Oba mecze będziemy transmitować w programie pierwszym Telewizji Polskiej. Luis Fernandez ze swoim synem, który myślę, że mocno przeżywał tutaj, jak ojciec prowadził zespół, zresztą nie tylko w tym meczu, ale i w całym sezonie. No zobaczymy, czy pójdzie w ślady wielkiej piłkarskiej kariery Luisa Fernandeza. Zobaczymy też, czy Fernandez zdecyduje się na pozostanie w klubie, czy też, tak jak zapowiadał, może skorzysta z propozycji. A teraz show Janika Noa, który tam doszedł i w tańcu radości prezentowany jest na naszych ekranach. Lennart Johansson wraz z pamiątkowym dyplomem, obok przedstawiciele Gerhard Aigner, UEFA już medalami zapraszają zespół Rapidu, który jako pierwszy odbierać będzie pamiątkową plakietę, a także srebrne medale. Rozpoczyna Michael Konsel, drugi niestety nieudany występ w finale Europejskiego Pucharu. Ale ładna postawa kibiców, podziękowanie za walkę, za grę. Medale, które wręcza Lennart Johansson. No i za moment eksplozja radości francuskich kibiców, którzy teraz zamilkli, by bić brawo, kiedy to srebrną wazę podniosą ich ulubieńcy. Niepocieszeni. Steger, Janker. Ostatni już gracze Rapidu, którzy teraz gratulują swoim rywalom. Gratulacje odbiera Luis Fernandez, pozostali piłkarze PSG. No i 36. edycja Pucharu Zdobywców Pucharów za moment przejdzie do historii. Ostatni gracz Rapidu nagrodzony srebrnym medalem i za moment to, na co dziś wszyscy czekali. Triumfatorami w 36. finale Pucharu Zdobywców Pucharów są gracze Paris Saint-Germain. Najpierw podziękowanie dla Pierluigi Pairetto oraz Donato Nicolitiego i Tullio Manfrediniego. To nowość, do tej pory sędziowie nie byli tutaj honorowani. Przedstawiciel UEFA. I teraz, proszę Państwa, posłuchajmy i popatrzmy. Pocieszył się Fernandez ze swoimi dwoma synami, teraz prosi, by zeszli, jednak na pamiątkowych zdjęciach chce być sam z zespołem. Lennart Johansson na razie składa tylko gratulacje, wręczając medale, ale ten moment, na który się zawsze czeka, kiedy do tego pucharu nalewa się szampana, kiedy robi się rundę honorową przed własną publicznością, dopiero przed nami. W kolejności więc gracze Paris Saint-Germain nagradzani, również tymi rezerwowi. Jeszcze chwila cierpliwości. Moment, na który czekają kibice nie tylko we Francji. Zawsze patrzy się gdzieś z jakąś odrobiną zazdrości, kiedy to tak polski klub sięgnie po któreś klubowe trofeum. No ale czasy dla polskiego futbolu nie najlepsze, a teraz moment wielki dla PSG. Puchar zdobywców pucharów w rękach graczy tego klubu. To wszystko z Brukseli. Żegnają Państwa Stanisław Zil i Dariusz Szpakowski, przekazując gratulacje dla Luisa Fernandeza i graczy PSG. Halo, Warszawa!